kochani, witamy was dzisiaj rano na vlogu. Zaraz idę do łazienki się ogarniać, jak już widzieliście, uwielbiam rano robić treningi. Ogarniam się i zbieram się do biura. Posłuchajcie, dzisiaj mamy drugi dzień unboardingu, czyli jakby drugi dzień w pracy, z tym, że już pracuję od 2 tygodni. Także dzisiaj się dowiem, jak ogarnąć multisporty. Szczerze wam powiem, że fajne jest trenowanie rano w domku, ale już w pewnym czasie brakuje takich zwykłych treningów, takiej po prostu siatki treningu. Chciałabym znaleźć jakąś szkołę tańca właśnie na multisporta, w której bym mogła uczestniczyć w zajęcia i żeby te zajęcia były na takim wysokim poziomie, żebym też się czegoś nauczyła, ale jednocześnie żeby było też, wiecie, fajna atmosfera. Mam nadzieję, że w ogóle coś takiego znajdę, a nie, że to będą tylko takie open zajęcia, jakby, że wiecie, że poruszać się ok, ale nie do końca się czegoś nauczyć. A i co tam jeszcze u mnie słychać? Najprawdopodobniej dzisiaj odbieramy klucze do nowego mieszkania. Także jestem lekko podekscytowana oraz przerażona tym, że znowu trzeba będzie się przeprowadzać, no ale to już jest takie docelowe, także trzymajcie kciuki, żeby wyszło, a ja póki co się zbieram i lecimy do biura. Pierwszy dzień w pracy nie należał do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. Miałam w ogóle onboarding i powinnam kończyć o 13.30, a wyszłam dopiero teraz, czyli o 18.00 było zamknięcie. Wiem, że po prostu to była taka, wiecie, jedna z niewielu okazji, żeby skończyć szybciej pracę, a ja jednak jestem dłużej. I bez żadnego obiadu, niefajnie. Okazało się, że teraz, już teraz oddaje nam pan właściciel klucze do mieszkania, także zaraz jedziemy, ale jestem głodna, przegłodna. Wracamy właśnie z mieszkanka. Nie chcę wam całego pokazywać. Myślę, że zobaczycie pewnie prędzej czy później na jakichś tam filmikach. Po kolei z krawki będziecie odkrywać jakąś mapę w Minecrafcie. Ale w każdym razie jest bardzo ładne, bardzo przestronne i dostaliśmy już dzisiaj klucze. Zostaliśmy też poproszeni, żebyśmy się też wyprowadzili od razu dzisiaj z tego starego, więc teraz idziemy, zjemy w końcu obiad, właściwie już obiad, kolacja. Na spokojnie się pakujemy. Niby nie mamy dużo rzeczy, słuchajcie, ale gdzieś tam wydaje mi się, że trochę trzeba będzie poznosić, chociażby jedzenie. Na przykład, które kupiliśmy, wiecie, na zapas i tak dalej. Intensywny wieczór i troszkę pracy, ale mimo wszystko jest fajnie w końcu gdzieś tak osiąść na dłużej i wiedzieć, że się tam posiada na dłużej. To jest w ogóle takie śmieszne, bo ja tą drogą wracałam wiele, wiele razy pieszo po prostu z term. Mieszkanko. Tutaj mamy taki salon z kuchnią, a tutaj po prostu sypialnie. Łazienka była też prześliczna, widok na dziedziniec. A jeśli chodzi o łazienkę, to prezentuję się następująco. I zawsze ją uwielbiałam, także to mieszkanko jest naprawdę śliczne, ale znajduje się na dzielnicy z płatnym parkowaniem, więc nie do końca było to komfortowe. I tak samo, wiecie, takie typowo podbooking. Nie jest złe, ale teraz będzie takie bardziej domowe. Zobaczyłam ostatnio te lody, które są w takiej okrojonej wersji kolorystycznej. Chciałabym ich, kurczę, spróbować, tylko nie wiem, które wybrać, bo te chocobar wydają mi się takie najbardziej interesujące, takie najbardziej, wiecie, inne, jeśli chodzi po prostu o ludziki. Tylko cena też jest taka szalona. Thank you.
Jest akcja. Dostałam ostatnio maila od mojej pani promotor. Tam prosi o wysłanie pracy i tak dalej. To było jakieś 2 tygodnie temu. Sorry, ja sama do niej wysłałam swoją pracę, żeby przejrzała. I miałam pierwszy rozdział. Napisałam, że jeszcze jest niedokończony i jeszcze taki nieogarnięty, ale że proszę, żeby przejrzała i tak. Następnego dnia miałyśmy 20-minutową rozmowę, podczas której de facto dowiedziałam się, że jest, no, słabo to napisane, zła bibliografia i tak dalej. Trochę się tym przejęłam pod tym względem, że myślałam, że wszystko jest okej. Okay. Się okazuje, że nie. No i spoko. No i naprawiłam to, wiecie, kilka dni, dosłownie dzień w dzień pisałam, po godzin to, żeby to ogarnąć, żeby to poprawić. I tak, poprawiłam tylko pierwszy podrozdział. Ale no, tak to jest, jak się ma też jeszcze inne zajęcia w życiu. Tak mi się wydaje, że jest trochę ciężko czasami połączyć pracę ze studiami. Na szczęście już to skończyłam. No ale wiecie, jak jest z pisaniem pracy i jeszcze z jakimś tam odpoczynkiem, powiedzmy. Szczególnie, że to był mój pierwszy tydzień w pracy bodajże. No w każdym razie jej to dosłałam. I ona, że okej, okay, jest lepiej, proszę tam pracować. Pani akurat wtedy nie było, bo wyjechała na urlop, dlatego też był taki deadline. I dostałam przedwczoraj wiadomość, że proszę przysłać dalszą część pracy, najlepiej całość. A ja takie... Dopiero kończę poprawić ten pierwszy rozdział. Obronę mam we wrześniu, już jest 1 sierpnia. Teraz w sensie trzeci, ale napisałam to pierwszego. I tak wiecie, no, taką całość. Jakby gdzie jest ta całość? Jak miałabym całość na przykład 2 tygodnie? Ale dobra, to mi też dało trochę do zrozumienia, że już nie czas na takie, wiecie, przekładanie i przekładanie, byle na później, byle na potem, byle mniej, tylko faktycznie trzeba się na to zabrać. Także biorę kompa i piszę. No już ten pierwszy rozdział jest praktycznie cały skończony. Mam nauczkę, żeby tak się nie rozpisywać na każdy temat, bo też jest tak, że ja chcę wszystko rozpisać, tak wiecie, bardzo dobrze, bardzo ładnie i jak najwięcej, a najczęściej nie jest to potrzebne. Lepiej tak, wiecie, od ogółu do szczegółu, a nie szczegół na temat jeden, szczegół na temat drugi, szczegół na temat trzeci, szczegół na temat czwarty i później jeszcze to wszystko jakoś połączyć. Wychodzi mega dużo stron i nie do końca to jest mój cel. Trzeba je zabrać do pracy i póki co jeszcze nie usuwam właśnie żadnych stron, mimo że już dość mam sporo, bo chyba mam około 20, a to jest dopiero pierwszy rozdział, a u nas jest, kurczę, minimalnie 20. Nie? W sensie, wiecie, bo to nie jest jakby jedyny dyplom na zakończenie tej uczelni, w sensie... Praca jest tylko jedną z ocen u nas, bo jeszcze mieliśmy oczywiście dyplom celowy, dyplom grupowy. Także trzymajcie kciuki, bo ja się postaram ile mogę. Doślę ten pierwszy rozdział cały pani mojej promotor i powiem, że no, ja tutaj pracuję ile mogę, ale całości to jeszcze trochę nie zobaczymy. Jeszcze trochę czasu trzeba poczekać, ale podobno na dobre rzeczy warto poczekać, także... Muszę się wam do czegoś przyznać. Chciałam wam zrobić taki fajny kadr, jak jem tego ludzika. I pokazać wam go, jak on wygląda w środku. Wiecie, że jest pyszny, że ma takie jakby nadziejnie w środeczku, że jest taki czekoladowy, ale już go zjadłam i go nie ma. Także sorki, nie zdążyłam, ale w pewnym razie był przepyszny i wiem, że jest jeszcze jeden smak, taki jakby biała czekolada z cookies albo crisp, coś tam. Więc będziemy próbować, mam nadzieję. Polecanko, już wam pokazuję makro. Opakowanie wygląda w ten sposób, 145 kalorii i jeśli chodzi o białeczko, to jest go 10 gramów na 100 gram, jakoś bardzo dużo, ale jak na lody, to nie wiem, czy widziałam gdzieś więcej, dajcie mi znać. Jeśli chodzi o cenę, tutaj macie napisane i tak samo ta wcześniejsza pizza, jakbyście byli zainteresowani, tak ona wygląda i jest naprawdę, jest najlepszą pizzą, jaką jadłam mrożoną w życiu. Także polecanko. No i jeszcze ewentualnie Giuseppe, a właściwie Giuseppe by konkurowała, ale tylko dlatego, że tamte pizze mają taki wbudowany sos, który można rozsmarować. I ten sos jakby zabija cały smak pizzy, ale dzięki temu pizza jest dobra, bo sos jest dobry, ale tutaj nie ma sosu, a ta pizza i tak jest dobra, więc polecam. Zapomniałam wam powiedzieć jeszcze czegoś ważnego. Mianowicie my teraz w tym mieszkaniu nie mamy praktycznie niczego, żadnych talerzy ani nic. I widzieliście, że jadłam w pizzę na jakimś po prostu worku po pieczywie. Więc desperacja mega, ale mimo wszystko się dało. I to nie było nawet aż tak niewygodne. Pokażę wam nasze sztuczce. Wyglądają w ten sposób, czyli kupiliśmy drewniane łóżki, do jakieś plastikowe, pojedyncze sztuki i tak to wygląda. I chodzi mi o to, że naprawdę da się. I oczywiście, że jest ciężej i tak dalej, ale chodzi mi tutaj o to, że takie sytuacje, kiedy się nie ma
praktycznie niczego. Pokazują nam, ile rzeczy można zrobić z tym, co już mamy. My jesteśmy przystosowani do mega luksusu, jakby tutaj w Polsce. Wiecie, teraz wymyślam, w sensie wymyślam. Coś, co jest dla nas oczywiste i może mnie wyśmiejecie, ale nie każdy to ma, jak na przykład ciepła woda, albo po prostu bieżąca woda w kranie. Więc jesteśmy mega, mega przystosowani do takich rzeczy, że mamy wszystko. Pierdyliard rodzajów, patelni, garnków i tak dalej. I dopiero jak niczego nie macie, to uświadomicie sobie, że nie potrzebujecie wcale tego wszystkiego, wystarczy jeden. I on będzie też dobry do wielu rzeczy. I lubię takie momenty. Chciałam się z wami podzielić, że nie zdajemy sobie sprawy, ile mamy i że najczęściej tego wszystkiego nie potrzebujemy. Ale to było mądre! Dobry wieczór, kochani, jest już grubo o północy i nie bierzcie ze mnie przykładu. Ale pomyślałam, że zrobię sobie owsiankę do biura na jutro, bo wiem, że nie będę mieć czasu na śniadania. I słuchajcie, ostatnim czasem po prostu pokochałam nocne owsianki. Jest takie cudowne, że możecie zrobić coś, jakby dzień przed, i następnego dnia po prostu zabieracie i jest przepyszna, w zależności oczywiście od tego, co dodacie, także robimy. I mój sekretny składnik ostatnio. Właśnie warto dodać masła orzechowego na przykład do takiej owsianki. I ostatnio kupiłam właśnie krem pistacjowy, który jest przepyszny i go dodaję. Jest jeszcze niebo w gębie. Okazało się, że przyszły mi w sumie 3 paczki dzisiaj, więc wracam tak. I idę, mam nadzieję, że zdążę na pociąg, także trzymajcie kciuki, jeszcze jest jedna paczka w paczkomacie.